Siemanko, porozmawiamy troszeczkę o podwójnych standardach. Podwójnych standardach dla ludzi, jeżeli chodzi o właśnie o demonstracje. Mam na myśli przykład akurat z demonstracji w Berlinie, w której uczestniczyłem. Zobaczcie. Wspominając może na początek coś o naszych demonstracjach, prawda? Jeżeli chodzi na przykład o Dzień Niepodległości, no to oczywiście kupa policji, prowokacje, ale przede wszystkim co roku mówi się, że ten marsz nie będzie dopuszczony, a co roku ludzie idą i chwała im za to. Najgorsze jest, że mówi się o nas, że tam idą sami faszyści. To nic, że starsi ludzie. To nic, że mnóstwo ludzi rodzinami z flagami w ręku. To nic, że czarnoskórzy. To nieważne. To wszystko, to lewactwo w jak najgorszym, w jak najgorszych słowach wypowiada się, jeśli chodzi na przykład o Marsz Niepodległości w Warszawie. Tak? Ale jak lewactwo miałoby wyjść z tymi kijkami, z różnego rodzaju, nie wiem jak to tam nazwać, ale w każdym razie tam jakaś pipa, tak to nazwę, właśnie imitująca Najświętszy Sakrament i tak dalej, i tak dalej. To jest okej, to jest super, to można wszystko, to trzeba promować, nie? Właśnie. A jeżeli chodzi o podwójne standardy, te, które widziałem teraz w Berlinie właśnie na demonstracji w sprawie wolności i pokoju. I tam mi się jedno podobało. Te podwójne standardy były podkreślane przez organizatorów. Już na początku, jak już ludzie doszli na miejsce, to już organizator puszczał filmik, czy tam bardziej nagranie, czego nie wolno. I powiem wam tak w wielkim skrócie. Nie można było zorganizować straganów, które by miały sprzedawać na przykład jedzenie bądź picie dla głodnych ludzi, czy po prostu dla ludzi, którzy chcą się napić. Mało tego, organizatorzy, znaczy władze Berlina były informowane przez organizatorów, że będzie naprawdę bardzo ciepło. Więc okej, nie możemy wydać, nie możemy stawiać budek z jedzeniem czy też z piciem, więc czy organizatorzy mogą rozdawać wodę tym, którzy przyjdą na demonstrację? Nie mogą, zostało to zabronione. Co jest ciekawe, organizator tam mówił, właśnie ten Michał Balak, mówił, że zwracał się, mówił o piśmie, które wysyłał, że przecież Berlin walczy, bo planeta płonie, że jest wielkie zagrożenie, że jest tyle śmiertelnych przypadków przez odwodnienie, więc chyba wezmą to pod uwagę, bo w końcu chodzi tutaj o zdrowie, a nawet życie ludzi, więc może udostępnią, żeby w razie co dostępne dla ludzi były hydranty, żeby skorzystać z tej darmowej wody, bo hydrantów na tej trasie czy na samym miejscu zgromadzenia tego całego głównego jest troszkę, więc czy może miasto ze względu na to, że walczy z płonącą planetą, z tym właśnie całym cyrkiem, znaczy nie napisał cyrkiem, to czy zezwolą? Nie! Absolutnie nie! Więc już taki prosty przykład. I teraz zobaczcie, ludzie nie mogli kupić wody, nie mogli nic zjeść, absolutnie nic, nie mogli nawet dostać za darmo wody, a hydranty były zamknięte. I teraz przełóżmy to w drugą stronę. Organizatorzy również podkreślali to, że gdyby to była demonstracja
manifestacja, jak zwał, środowisk lewicowych, to byłoby tam dosłownie wszystko. Podejrzewam, że tak samo byłoby w naszych polskich miastach. Czyli byłyby budki, można by było zjeść, można by było się odświeżyć, można na szczęście toalety były. No nie zabronili oddychać i nie zabronili sikać w Berlinie. No to jest dobre. Ludzie wyśmieli to ogólnie. Wyśmieli. Ale gdyby to było właśnie te w drugą stronę, typowo lewicowe właśnie te jakieś poglądy, właśnie ta demonstracja, to jak myślicie, co by było? Byłoby dosłownie wszystko. Byłoby picie, byłoby za darmoche, byłyby tańce, byłoby wszystko, wszystko dosłownie. No i takich ludzi mamy właśnie u władzy, nie tylko w Berlinie, nie tylko w Warszawie, ale śmiem podejrzewać, że i również w innych miejscach, jeżeli chodzi o stolice innych państw. Zgadzacie się ze mną? Ja tak to widzę. No to jest taki absurd. Rozumiecie to? Tysiące ludzi. Nie wiem, ile ludzi szło. No ja na początku demonstracji słyszałem, że 10 tysięcy, 6-8 tysięcy. Bardzo szybko to rosło. I to było podkreślane. Fajnie to robili tak organizatorzy, tak sarkastycznie. I bardzo kuźwa dobrze, że... Za 600 metrów jedź dalej prosto. Że właśnie, że to podkreślali, że przesuńcie się państwo tutaj w tą stronę, bo policja, kilkakrotnie to było, policja źle obliczyła, doszło jeszcze troszeczkę ludzi, musimy dla nich zrobić miejsce. I cały czas to podkreślane i rzucane dla nowych osób, czego nie wolno, czyli, że nie dostaną wody i tak dalej, ale toalety były co kawałek jedno dobre, no naprawdę, że tutaj miasto się postawiło, coś niesamowitego. Także tyle. Jak myślicie, jak by było? Czy mam rację, czy nie? Czy jakby było dla lewicowych tych wszystkich, bez moralności w sercu, bez takiej narodowości, poczucia tej narodowości, to byłoby inaczej? Jak myślicie? Zostawcie kropeczkę taktyczną, zostawcie jakiś komentarz taktyczny. Bardzo bym o to prosił. Byłoby mi bardzo, bardzo miło, gdybyście po prostu mówili to, co myślicie. No, moment, widzę, że do policji przepuszczą. Tak, więc dajcie znać właśnie, co myślicie na ten temat. No i cóż, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to kliknijcie subskrybuj, zaznaczcie dzwoneczek, żebyście nie przegapili innych treści. Będę tu poruszał sprawy wojskowe, czy nasze, takie codzienne, jeżeli chodzi właśnie o przyszły przymus szczepień dzieci i nie tylko. To, co dla mnie osobiście jest ważne, więc myślę, że trzeba o takich rzeczach, mówić. Jeżeli chcielibyście wesprzeć ten kanał, zapraszam do opisu pod filmem, w opisie możecie zobaczyć, jak możecie wesprzeć kanał. Jedno możecie zrobić już teraz na pewno, trzymać po prostu kciuki i życzyć mi dobrze, bo wtedy to się udziela. Jak ludzie życzą człowiekowi dobrze, to wszystko jakoś łatwiej wszystko idzie. No i tyle. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, życzę wam przemiłego dnia i do usłyszenia. Cześć.